Mateusz Cyrzan, po raz pierwszy w tym roku mam przyjemność zaprosić widzów telewizji Kaszuby na przystanek wakacje. Co czeka nas w dzisiejszym programie? Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, ale także ruchową. Także jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkie osoby, które tutaj do nas się zgłaszają na różnym poziomie problemów, które przechodzą, także też tych rodzinnych, bo czasami to są problemy całych rodzin. Kickboxing, MMA to w tej chwili bardzo popularne dyscypliny sportu. Ja interesuję się nimi z dawien dawna. Tak naprawdę sekundowałem pierwszym sukcesom takich zawodników jak Piotrowski, Saleta, Iwona Guzowska itd. itd. Przede wszystkim pamiętać należy o miejscach, w których nie należy się absolutnie kąpać. Są to miejsca, czyli plaże niestrzeżone, też przy falochronach, przy mostach. Tam jest niebezpiecznie, są tam wiry wodne. To są miejsca jak najbardziej niewskazane do kąpieli. Kościerska Gala Sportu Walki, czyli pierwsza zawodowa gala zorganizowana przez GKS Champion, rozpaliła sportowe emocje w sali Sokolnia. Specjalnie dla naszych widzów relację z turnieju przygotował Henryk Baszanowski. Mieszkańcy Kościerzyny mogą spodziewać się przeogromnych emocji. Kickboxing, MMA to w tej chwili bardzo popularne dyscypliny sportu. Ja interesuję się nimi z dawien dawna. Tak naprawdę sekundowałem pierwszym sukcesom takich zawodników jak Piotrowski, Saleta, Iwona Guzowska itd. itd. I właśnie dzięki temu poznałem obchodzących, świętujących 20-lecie istnienia sekcji Champion, czyli Bogdana Bliźniaka, a potem Kamilę Bałandę, którzy w tej chwili, można powiedzieć, nadają ton wybrzeżowemu kickboxingowi oprócz kilku innych klubów. Wierzę, że będą tutaj naprawdę fajne emocje. Kibice będą mogli obejrzeć kilku młodych zawodników i zawodniczek, do których z całą pewnością będzie należała przyszłość tej dyscypliny. Można powiedzieć, że wszyscy starają się wzorować na tych galach światowych. Tutaj także potrzebne jest zróżnicowanie, dlatego tutaj będą walki MMA i kickboxingu. MMA, czyli walki, w których dozwolone są rzuty, duszenia, i kickboxing, który jest sportem typowo uderzanym. Będzie trochę muzyki, będzie trochę hip-hopu. Mam nadzieję, że dobre zapowiedzi. No ale tak naprawdę sól wszystkiego to jest dobra walka. To muszą być przede wszystkim wielkie emocje i zawodnicy o wyrównanym potencjale, którzy dają z siebie wszystko. Sądząc po tych nazwiskach, te emocje będą tutaj zapewnione. Życzę wszystkim tych wrażeń jak najwięcej, zawodnikom wszystkim zadowolenie z walk, oby nie było żadnych kontuzji. Życzę nam wszystkim dobrej zabawy, naszych zawodów bardzo otwartych. Dominos Pivas!
jest na dole, wcale nie oznacza, że jest w gorszej pozycji. Przed chwilą Rafał usiłował zapiąć taki trójkąt, teraz znowu stójka. To już znaczenie. Dodajmy jeszcze sił zawodnikom, szanowni państwo, ostatnie sekundy. Zależy od narożnika i od samego Damiana, czy zdoła pozbierać siły na te ostatnie. W Wejherowie funkcjonuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Przystanek. Skupia osoby ze stopniem niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Każda osoba, która chce zadbać o rozwój swojego dziecka, może zgłosić się do stowarzyszenia. Jak wygląda ich życie codzienne w stowarzyszeniu, czym jest owa forma pomocy, z jakimi zadaniami borykają się członkowie tejże instytucji, sprawdzała nasza reporterka.
czym dokładnie polega działalność stowarzyszenia? Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, ale także ruchowo. Także jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkie osoby, które tutaj do nas się zgłaszają na różnym poziomie problemów, które przechodzą, także też tych rodzinnych, bo czasami to są problemy całych rodzin. Głównym celem stowarzyszenia jest właśnie pomoc w integracji, w aktywizacji, w rehabilitacji, także w różnych sferach, w dziedzinach życia, sfery właśnie społecznej, psychicznej, fizycznej, czyli poprzez aktywizację właśnie w tych sferach staramy się pomagać tym osobom, czyli poprzez integrację na różnych rajdach. W zeszłym roku zorganizowaliśmy rajd rowerowy do Darżlubia, jakieś grille integracyjne też z grupą tutaj osób aktywnych. Pojechaliśmy na taką spartakiadę osób niepełnosprawnych do Dębek. Też było to organizowane przez stowarzyszenie, które pomaga osobom niepełnosprawnym, czyli też integrujemy się z osobami, ze stowarzyszeniami, tak, które pomagają osobom niepełnosprawnym. No i jednym z zadań, tak, celów naszego stowarzyszenia to jest właśnie prowadzenie środowiskowego domu samopomocy tutaj przy ulicy Odrębnej 17. Jest to zadanie publiczne, zlecone przez powiat wejherowski. W ramach tego właśnie prowadzimy tutaj ten środowiskowy dom samopomocy. To jest ośrodek pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek dla 15 osób dorosłych, które skończyły 18 rok życia. I w ramach tutaj naszej działalności też prowadzimy różnego rodzaju terapie i poszczególne zajęcia. Prowadzę zajęcia manualne. Nie tylko jakby one pomagają tak tutaj uczestnikom w takich sprawach, że rozwijają swoje zainteresowania tak plastyczne, ale też służą tak jakby ogólno usprawniające są to zajęcia. One usprawniają nie tylko psychicznie, ale i fizycznie, tak? Czyli wpływają na taką strefę społeczną, na strefę emocjonalną i na strefę fizyczną i psychiczną. Są takie strefy, które jakby, takie cztery strefy, na które te zajęcia wszystkie wpływają, to się wszystko oczywiście pokrywa, bo jak malujemy, tak, to i przy tym uczymy się czegoś nowego i przy tym jest i relaks, i odciągnięcie myśli, tak, od jakichś tam problemów, także to wszystko się ze sobą wiąże. Niektórzy nabywają jakichś nowych umiejętności, uczą się czegoś nowego, a niektórzy po prostu niektórym pomagają po prostu te zajęcia po prostu się odstresować, tak w cudzysłowie. Są to czynności usamodzielniające, jak mówi sam ten tytuł, trening zaradności życiowej, dotyczące higieny, ubioru, sporządzania sobie posiłków, tak, takie podstawowe czynności, które no, taka osoba musi nabyć, tak, bo kiedyś no, zostanie może sama, tak, albo bez jakiegoś opiekuna, czy no, sama w domu, no to będzie musiała sobie w jakiś sposób poradzić. Nas jest trzech terapeutów, znaczy ja jestem kolega i koordynator, prowadzimy te treningi, w zależności jaki to jest trening. Jeśli mamy trening na przykład sporządzania posiłków, to robimy to z całą grupą 15-osobową. Jest nas trzech terapeutów, więc jakby mamy pięciu uczestników pod sobą. Więc to się da wszystko oczywiście ogarnąć, da się tutaj skorygować niektóre rzeczy, które trzeba skorygować. A jeśli jest trening, gdzie na przykład mamy higienę osobistej, no to dzielimy się niestety na grupy, bo to nie da się upilnować, tak, wszystkich, niektórych trzeba nauczyć pewnych czynności i no, po prostu no, trzeba to podzielić, tak, i robi się to w mniejszych grupach. Prowadzę zajęcia w pracowni kulinarnej, inaczej też mówiąc gospodarstwo domowego. Zajmujemy się tu takimi pracami mającymi na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej egzystencji w kuchni, czyli przygotowanie sobie prostych posiłków, sporządzania śniadań, kolacji, czy prostych dań obiadowych. Angażują się uczestnicy każdy na innym poziomie, bo jeden potrafi wykonywać tak, jak tu jest
obróbkę cieplną na przykład potrawy, a inni natomiast obróbkę wstępną warzyw, czyli dla niektórych będzie już dużym osiągnięciem, jeżeli będą sami potrafili sobie obrać na przykład warzywa, a drugi natomiast będzie potrafił samodzielnie sporządzić całą potrawę. Osoby, które uczestniczą w takich zajęciach, przede wszystkim później ich poczucie wartości jest takie jakby głębsze. Są w stanie dalej się rozwijać i samodzielnie później egzystować, bo jedni z nich są podopiecznymi, inni już samodzielnie prowadzą swoje gospodarstwa domowe, a wiadomo, ich budżet finansowy jest skromny i tutaj też uczymy się w ramach swojego budżetu domowego sporządzać dane posiłki. Dla niektórych już nastawianie zmywarki, wkładanie naczyń do zmywarki już będzie dużym osiągnięciem, natomiast inne osoby przychodzą i już potrafią samodzielnie sporządzić na przykład kanapki sobie, nie? Także poziom jest różnoraki. Gotowanie jest jakby podstawowym elementem, ale dodatkowo też uczą się takich podstawowych zasad higieny, czyli przestrzegania tych zasad, żeby były czyste ręce, czysty stół, czyste naczynia. Uczą się też sposobu podawania do stołu, czyli jak się układa właśnie zastawę stołową, jak się na przykład zaprasza gości do stołu. Takich rzeczy też się uczą, bo później wiadomo, niektórzy z nich będą w towarzystwie czy w lokalu i też będą musieli się odpowiednio zachowywać. Od 1 lutego 2013 roku, czyli już przeszło rok, znajduję się przy ulicy Odrębnej 17 w Wejherowie. Ośrodek jako środowiskowy dom samopomocy w Wejherowie powstał koniec 2007 roku, tak? Czyli od tego czasu jest prowadzony na terenie powiatu wejherowskiego. Wracamy do hali widowiskowo-sportowej Sokolnia. Zobaczymy, jak na ringu poradziły sobie reprezentantki płci pięknej. Przed nami pojedynek pani, z którymi lepiej nie zadzierać. Zmobilizowaną grupę osób na widowni, które będziecie dopingować. Tak, jest spora grupa osób, między innymi rodzina, tak, znajomi i na pewno będą głośno dopingować i dadzą o sobie znać tutaj. Czego się życzy takiej zawodniczce przed pierwszą walką dzisiaj? Dużo rzeczy można życzyć, tak? Przede wszystkim zwycięstwa. Aleksandra Rosłoń! Reprezentantka czempiona Kościerzyna, mistrzyni polskiego ruchu Full Contact, trzecie miejsce Pucharu Świata Low Kick z Węgier. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w tym roku, Olimpia Podolska!
Pierwsza runda tego pojedynku za nami. Ta pierwsza runda można określić jako swego rodzaju badanie siebie. Zawodniczki sprawdzają swoje możliwości i umiejętności. KS Champion Rozszerzyna. Brawo do obydwu zawodniczek. Podajmy im sił prawami. Już za chwilę przed nami drugie starcie. I brawo do obydwu zawodniczek, szanowni państwo. Thank you.
Gorące brawa dla obydwu dziewczyn, szanowni państwo, Olimpia Podolska i Aleksandra Rosłoń. 3 razy 2 minuty, tak wyglądał ten pojedynek. Decyzją sędziów, jednogłośnie na punkty, wygrywa Olimpia Podolska! Gorące brawa, Ola Rosłoń. I zwyciężczyni tego pojedynku reprezentantka czempiona Kościerzyna, Olimpia Podolska. Jeszcze tradycyjne pamiątkowe zdjęcie. Tak jest. Artykuły spożywcze i przemysłowe, bogactwo słodyczy i przetworów, działy z prasą i artykułami chemicznymi, świeże mięso i owoce, miła obsługa i przystępne ceny. Z Połem tu znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do naszych sklepów na terenie całej Kościerzyny. W tym tygodniu w promocji. Okazja pożyczkowa w kasie Wybrzeże w Kościerzynie przy ulicy Jeziornej 2. Tylko tu czeka na Państwa niepowtarzalna okazja pożyczkowa, czyli wyjątkowa propozycja, dzięki której środki na bardzo korzystnych warunkach i z niskim oprocentowaniem są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy złożyć wniosek pożyczkowy, aby spełniać swoje marzenia. Do 30 czerwca oprocentowanie tylko 10,49%. Spiesz się, czas trwania promocji jest krótki. Kasa Wybrzeże, Kościerzyna, ulica Jeziorna 2. Insula w Wejherowie zaprasza codziennie w godzinach od 11 do 22. Wyjątkową atmosferę naszej restauracji tworzą książki, muzyka oraz dzieła artystów zaprzyjaźnionych z kawiarnią. U nas możesz rozsmakować się w herbatach z całego świata, prawdziwej gorącej czekoladzie oraz wyjątkowym smaku piwa pszenicznego. Przekonaj się sam. Restauracja Insula, ulica Świętego Jacka w Wejherowie. Zapraszamy! Żłobek, przedszkole językowe, prywatna szkoła podstawowa Happy Kids to kompleksowa opieka i edukacja Twojego dziecka. W naszym żłobku i przedszkolu czeka wykwalifikowana kadra i ciepła domowa atmosfera. Codzienne zajęcia z angielskiego, nauka czytania globalnego, robotyka Lego i autorski program wczesnej matematyki oparty na metodach Wygockiego. Żłobek i przedszkole są czynne również latem. Od tego roku zapraszamy też 6- i 7-latków do nowej prywatnej szkoły podstawowej Happy Kids. Oferujemy codzienne zajęcia z angielskiego i opiekę w świetlicy od 7 do 17. Nasz program nauczania bazuje na teorii inteligencji wielorakich. Dzięki właściwej diagnozie rodzaju inteligencji, małym grupom i indywidualnemu podejściu, Twoje dziecko ma szansę rozwinąć swoje umiejętności i talenty. Ty i Twoje dziecko jesteście zmęczeni dojazdami na wiele różnych zajęć? Nasza świetlica to szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Zumba, karate, szachy, Lego Education i wiele innych. To wszystko w cenie czesnego. Gwarantujemy najwyższą jakość nauczania w naprawdę dobrej cenie. Przyjdź i sprawdź, jak wiele możesz zyskać. Żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa Happy Kids w Kościerzynie, ulica Kupiecka 7. Telefon 686 33 11. Zapraszamy! Korki w Kościerzynie, zwłaszcza w okresie letnim, to prawdziwa zmora kierowców. Nasze miasto jest jedną z najbardziej zakorkowanych miejscowości w województwie. Nie dziwi więc, że na obiecaną już przed laty obwodnicę mieszkańcy czekają z rosnącą niczym kolejka aut niecierpliwością. Władze miasta zapewniają, że trasa będzie gotowa w 2017 roku, ale wielu kościerzynian ma wątpliwości co do dotrzymania tego terminu, zwłaszcza po ostatniej decyzji wojewody o zawieszeniu postępowania w sprawie wybudowania najważniejszej dla miasta drogi.
Wstrzymanie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o realizacji obwodnicy Kościerzyny odczytane zostało jako zagrożenie dla budowy drogi. Zdzisław Czucha uspokaja, że procedura przebiega według założeń planu, a wojewoda odwiesi postępowanie po wyborze wykonawcy. Do drugiego etapu przetargu przystąpiło 9 firm, które za zrealizowanie inwestycji zaproponowały kwoty od 165 do 245 milionów złotych. Teraz oferty będą weryfikowane, a umowa z wykonawcą kościelskiej obwodnicy ma zostać podpisana we wrześniu. Po wygraniu przetargu będzie musiał przeprowadzić prace projektowe, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli tej kościerskiej obwodnicy, złożyć wniosek do wojewody o odwieszenie tego postępowania, które zostało wszczęte i zawieszone do momentu, kiedy ta nowa dokumentacja zostaje złożona i na podstawie tej nowej dokumentacji zostanie wydany tak zwany ostateczny ZRID na realizację, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w myśl specustawy drogowej, więc to sądzę, że wykonawca tutaj powinien się z tym uporać przez okres zimowy. Procedurę. Myślę, że roboty powinny ruszyć na wiosnę lub latem przyszłego roku. Firma, która zwycięży w przetargu, wybuduje trasę o długości ponad 7,5 km oraz 4 węzły drogowe łączące obwodnicę z innymi drogami. Powstanie również wiadukt nad linią kolejową, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, system odprowadzania wód opadowych i ekrany akustyczne. Obwodnica w przekroju pasowym 2+1 rozpocznie się około 100 metrów przed granicą miasta, a skończy w Kościerskiej Hucie. Koszt powstania inwestycji ma zamknąć się w 225 milionach złotych. 141 lat. Tyle istnieje Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie. Posiada 4 samochody i 1 motorówkę. O nasze bezpieczeństwo dba ponad 60 druhów. Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie jest wyposażona w chwili obecnej w 4 pojazdy. Jest w systemie państwowym, w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W związku z tym musi być dobrze wyposażona, dlatego że Państwowa Straż Pożarna dysponuje dosyć często naszych ochotników do działań ratowniczych. Niedawno Państwowa Straż Pożarna przekazała jednostce ochotniczej samochód ratowniczo-pożarniczy Renault. Brakowało jednak wyposażenia. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta pojazd otrzymał niezbędne nowe wyposażenie techniczne w wartości 77 tysięcy złotych. Dla nas ważną rzeczą jest, żeby Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, która działa w systemie, miała takie wyposażenie, które będzie skuteczne. Dzisiaj poprzez zakup i samochodów, które były wcześniej, ten samochód też, który otrzymaliśmy w tej chwili od Straży Zawodowej dla OSP i wyposażenie, które jest takie, że można powiedzieć, że w zakresie specjalistycznym jest jednym z lepszych wyposażeń. Daje możliwość funkcjonowania w każdej akcji z zasadą, że poradzimy sobie, czyli obojętnie jakie będzie to zdarzenie i jakiego sprzętu będzie wymagało, to skuteczność naszych Ochotniczej Straży Pożarnej będzie pełna, gdyż poradzi sobie w każdej sytuacji. W skład nowo zakupionego wyposażenia weszły m.in. aparaty tlenowe, nożyce do cięcia karoserii, węże gaśnicze, mundury, linki ratownicze, latarki, a także agregat prądotwórczy. Kościerscy rodzice znów mieli szansę na sprzedaż lub wymianę wszelkich dziecięcych akcesoriów. W naszym mieście odbyła się kolejna, tym razem letnia giełda mam. Handel odbywał się na placu targowym. Tu mamom udostępniono stoły i namioty, o które wzbogaciło się miejskie targowisko dzięki programowi Mój Rynek. Giełda mam w Kościerzynie to pomysł Hanny Put. Takie rozwiązania są bardzo popularne na zachodzie Europy, a jak widać po rosnącym zainteresowaniu, również w naszym mieście giełda mam znalazła wielu odbiorców. Na targowisku pojawiło się w sobotę 100 wystawców. No widać, że jest to potrzebne, jest to fajne, sprawdza się, ponieważ w większości domów, gdzie są dzieciątka, no nie wiem, mniejsze, większe, na pewno gdzieś tam zalegają jakieś ubrania, które gdzieś tam są odkładane, bo a może się komuś przyda, a może ktoś tam kiedyś będzie potrzebował, więc no to jest dobra okazja, żeby się wymienić, sprzedać, no i kupić coś dla siebie. Atrakcyjne ceny, często kilkakrotnie niższe niż w sklepach i możliwość odświeżenia garderoby, ale też zbioru zabawek pociech, to sprawdzone magnesy, które przyciągają na giełdę mam coraz więcej kupujących. Kolejna, już jesienno-zimowa, odbędzie się najprawdopodobniej w październiku.
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego oraz Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało rekonstrukcję historyczną w Wejherowie. Można było przedstawienie podziwiać w dniach od 27 do 29 czerwca na terenie Placu Jakuba Wejhera i w Parku Majkowskiego. Rekonstrukcja obejmowała epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego rozgrywające się w Wejherowie i okolicach. W miniony wtorek w Urzędzie Miasta Kościerzyna podpisano umowę na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości. Tak jak w Kartuzach, będzie nim zarządzać konsorcjum firm złożone z trzech podmiotów. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości to projekt sieciowy, w którym biorą udział cztery samorządy województwa pomorskiego: gmina Bytów, gmina Miasto Lęborg, powiat kartuski i gmina miejska Kościerzyna. Planowano, że jeden wspólny operator będzie obsługiwał cztery inkubatory, dlatego rozpoczęto postępowanie przetargowe. Dwa pierwsze nie zakończyły się sukcesem, więc zmieniono warunki zamówienia publicznego. Trudno było znaleźć takiego operatora, który na dosyć rozległym terenie, bo przecież pomiędzy Kościerzyną a Lęborkiem jest w granicach 60 km ponad. Bytów, Kartuzy to też mniej więcej podobna odległość, więc widocznie takiego, który podjąłby się, tego przedsiębiorcy czy zarządcy, który podjąłby się działania na tak dużym rynku, nie udało się znaleźć. Dopiero kiedy dopuściliśmy możliwość zarządzania przez poszczególnymi inkubatorami w pojedynkę, znaleźli się chętni i Lęborg ma swojego, Bytów ma swojego zarządcę, Kartuzy i Kościerzyna mają tym, tak się składa, że to będzie ten sam podmiot. Ale umowę każdy podpisuje, każdy z tych samorządów podpisuje sam z konkretnym zarządcą. Inkubatorem w Kościerzynie i Kartuzach będzie zarządzać konsorcjum firm złożone z trzech działających w zakresie wspierania przedsiębiorczości podmiotów: Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą w Kartuzach, Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości z siedzibą w Kartuzach oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z siedzibą w Gdańsku. To jest takie konsorcjum, które widać, że zna się na tym otoczeniu biznesu, ma styk z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, ale też ma styk z tymi, którzy ubiegają się o status przedsiębiorcy, szukają sobie finansowania. My sądzimy, że ten wybór jest dobrym wyborem. Zarządca będzie odpowiadał m.in. za nabór firm do inkubatora oraz za obsługę i współpracę z przedsiębiorcami. Za to będzie płacić miastu niewielki czynsz w wysokości takiej, jak ustalono w przetargu. W Kościerskim Inkubatorze Przedsiębiorczości własną działalność może otworzyć ponad 20 przedsiębiorców. Do ich dyspozycji zostanie oddany nowoczesny budynek biurowy z parkingiem przy ulicy Przemysłowej 3, z wyposażonymi biurami na wynajem i innymi rodzajami pomieszczeń służącymi do prowadzenia firmy. W sobotę 28 czerwca bieżącego roku w godzinach popołudniowych na trasie Szemud Wejherowo doszło do zdarzenia drogowego z udziałem służbowego pojazdu starostwa powiatowego w Wejherowie marki Skoda Superb. Samochód wypadł z łuku drogi i wpadł do rowu w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczanie prędkości do 40 km na godzinę. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Pojazdem kierował Jacek Gawka, pracownik starostwa powiatowego w Wejherowie, a jednocześnie radny miasta Wejherowa, szef koła miejskiego Platformy Obywatelskiej i kandydat ubiegający się o fotel prezydenta Wejherowa z ramienia tej partii. Zanim jednak potwierdziliśmy informację i zanim na naszych stronach internetowych pojawił się artykuł, próbowaliśmy skontaktować się z Jackiem Gawkę, gdyż byliśmy z nim we wtorek na 13 umówieni. Pan Jacek ani się nie pojawił, ani nie odbierał telefonu. Dopiero wczoraj przysłał oświadczenie, w którym czytamy: w dniu 28 czerwca bieżącego roku na polecenie starosty odbywałem wyjazd służbowy na trasie Wejherowo-Szemud-Wejherowo.
W drodze powrotnej przed miejscowością Przetoczyno wskutek padającego deszczu i śliskiej nawierzchni wpadłem w poślizg i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na szczęście nie wyrządziłem nikomu innemu żadnej krzywdy i szkody. Staram się jeździć bezpiecznie, nigdy nie otrzymałem mandatu, nigdy też nie spowodowałem wypadku. Sprawa trzeźwości, zapięcia w pasy i nierozmawiania przez telefon została także sprawdzona i jest oczywista. Bardzo mi przykro, że doszło do uszkodzenia pojazdu służbowego. Był w pełni ubezpieczony. Niestety każdemu może się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek, aby było ich jak najmniej i tego wszystkim życzę. Na naszą prośbę udzielenia wywiadu przed kamerą odpowiedział też starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszkę. Samochód był w podróży służbowej z Wejherowa do Szemuda i z powrotem do Wejherowa. Do Szemuda jechał dlatego, żeby mnie zawieźć, bo już tam 2-3 miesiące temu obiecałem organizatorom pierwszego młodzieżowego kongresu, że będę na nim obecny. Nie tylko, że tak powiem, w części powitania i początkowej, ale przez cały czas i do końca w dyskusji panelowej, która była po kilku godzinach. W związku z tym uznałem, że nie ma sensu, żeby kierowca tak długo siedział 4 godziny w Szemudzie. Załatwiłem sobie, że z powrotem wrócę i tak wróciłem z urzędnikami z gminy Wejherowa, więc kierowca miał mnie tylko zawieźć. Ze swojego samochodu prywatnego nie mogłem skorzystać, bo mi się zepsuł akurat w sobotę i czekam na jego naprawę. Więc dlatego po prostu użyłem do tego wyjazdu samochodu służbowego. Jacek Gawka, jeżeli pani zadaje takie pytanie, posiada takie uprawnienia od samego początku, jak tutaj pracuje w starostwie. Właściwie jest ten kierowca zawodowy, jakby osoby, które ze mną jeżdżą, to są właściwie 3 przede wszystkim. Kierowca zawodowy, Jacek Gawka i kolejny naczelnik Wydziału Kultury, który jest też do tego upoważniony. Udało nam się porozmawiać ze świadkami zdarzenia, którzy potwierdzili, że kierowca jechał z nadmierną prędkością, a cała sytuacja wyglądała wręcz tragicznie. Samochód znajduje się na parkingu policyjnym i jest pod nadzorem prokuratury, jak poinformowała nas Komenda Powiatowa Policji. Zgodnie z artykułem 54 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia prowadzone są czynności wyjaśniające. Zgodnie z paragrafem 1 celem czynności jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie. Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możliwości należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca. Hotel Gołąbek znajduje się w Łebie, niezwykle atrakcyjnej miejscowości zwanej Perłą Bałtyku. Położony jest w unikatowej enklawie przy ujściu rzeki Łeby, w odległości 1 kilometra od brzegu morza. Nasz hotel, z racji atrakcyjnego usytuowania, wysokiego standardu bazy materialnej i dydaktycznej oraz świadczonych usług, zaspokaja wszelkie potrzeby związane z wypoczynkiem oraz organizacją konferencji, seminariów i szkolenia zawodowego. Nasza restauracja specjalizuje się w daniach kuchni śródziemnomorskiej i polskiej. Serwuje smaczne dania z ryb bałtyckich i owoców morza. Hotel Gołąbek, Łeba, ulica Wybrzeże 10. Największy w Kościerzynie sklep z zabawkami już otwarty. Odwiedź Królestwo Zabawek w domu handlowym Fajtek przy ulicy Partyzantów 4. Takiego wyboru nie ma nigdzie w Kościerzynie. Pluszaki, lalki, klocki i wszystkie zabawki, jakie można sobie wymarzyć. Tutaj znajdziesz najlepszy prezent dla Twojego dziecka. Zapraszamy też do księgarni oraz hurtowni artykułów papierniczych i biurowych. W naszej księgarni znajdziesz podręczniki szkolne, albumy, kalendarze i wszelkie nowości wydawnicze. Hurtownia artykułów papierniczych i biurowych zapewnia najlepsze ceny, a zakupy dostarczamy firmom własnym transportem. Zapraszamy w tygodniu od 10 do 18 i w sobotę od 10 do 14. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27.
Centrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. W Twoim ogrodzie wspólnie stworzymy miejsce, w którym odpoczniesz od zgiełku codzienności. Najpierw przygotujesz glebę narzędziami ogrodowymi. Aby Twoje rośliny były zdrowe i prawidłowo się rozwijały, potrzebują odpowiednich nawozów i środków ochrony. Będzie to piękne, radosne i zielone otoczenie. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać to, czego potrzebujesz. Z przyjemnością dowieziemy zakupione produkty. Czekamy na Ciebie w Kościerzynie na Przemysłowej 7 na wyjeździe w kierunku Nowej Karczmy. Centrala Nasienna Zielenin. I wszystko się zieleni. Podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Przystanek w Wejherowie nie tylko uczestniczą w zajęciach z gotowania, szycia, higieny czy zajęć plastycznych, ale też czynnie angażują się w zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Organizują też pikniki. Jedną z nich była impreza pod tytułem Spotkanie z legendą i przyciągnęła ogromną ilość osób, zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Jest jeden właśnie takich naszych celów, żeby jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, poruszać się, wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie jest to jedyna nasza inicjatywa, wyjeżdżamy też na basen, chodzimy na kręgle, organizujemy też rajd żlubski, już teraz będzie trzecia edycja w tym roku. Sporo, tak, bo też musieliśmy się zaangażować, podzielić pracą, trzeba było to wszystko zwieść, większość rzeczy zamówić, więc jesteśmy tutaj zarobieni tak naprawdę od 2 tygodni, mówiąc szczerze, ale są zaangażowani wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, wszyscy pracownicy środowiskowego domu samopomocy, także myślę, że daliśmy radę, że jakoś to ogarnęliśmy i wygląda to przyzwoicie. Dzisiaj piękna pogoda, wspaniała frekwencja podczas pikniku, który zorganizowaliście piknik o tajemniczej nazwie Spotkanie z legendą. Cóż w sobie kryje? Spotkanie z legendą to przede wszystkim, żebyśmy się poznali jakby bliżej poprzez legendę różnych regionów. Impreza, którą żeśmy zorganizowali, jest ponadregionalna. Są ośrodki spoza Wejherowa, czyli z Pucka, z Gdyni, z Gdańska. Każdy z tych ośrodków przedstawia legendę swojego regionu. Legendę też, która jest związana z naszą tutaj tradycją. I legenda, żeby była najlepiej kaszubska, co tutaj jest już zaprezentowane na naszej scenie. Przygotowaliśmy legendę Diabelska Góra. Oprócz tego mnóstwo atrakcji. Mamy tak, grochówkę, którą przygotował Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku. Wystawa artystyczna, którą prowadzi tutaj pod okiem pana Franciszka Sychowskiego. Wystawa dorobku artystycznego zgłoszonych tutaj placówek. Mamy punkty informacyjne, jest grupa Axelmed, przedstawiciele handlowi, między innymi z TZMO. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku, że miała tutaj dobra robota. Myśleliśmy tutaj o tym, żeby skupiły się wszystkie organizacje, ośrodki, które właśnie zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym. Bo to też jest fajny moment, kiedy my się spotykamy i możemy wymienić się doświadczeniami, możemy ze sobą porozmawiać, co słychać w jednym ośrodku, co słychać w drugim, jak możemy sobie pomóc. Zorganizowaliśmy też punkty informacyjne, gdzie są właśnie firmy, organizacje pozarządowe i samorządowe, które właśnie świadczą usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i one są tylko i wyłącznie dzisiaj i dzisiaj też świadczą jakby te usługi za darmo.
darmo, więc to też jest fajny moment, gdzie rodzic, opiekun, pracownik danego ośrodka może też podejść i może się dowiedzieć czegoś konstruktywnego na temat właśnie tej wielokompleksowej pomocy, jeśli chodzi o pomoc właśnie osobom niepełnosprawnym. Jesteście również współorganizatorami tego wielkiego festynu jako Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na czym polegała wasze włączenie się w tą akcję? Nasza rola polega na udostępnieniu pomieszczeń, na organizację wystawy. Też uczestniczymy w tworzeniu komisji konkursowej. Też uczestnicy korzystają z naszych pomieszczeń socjalnych, nazwijmy to. Też ćwiczą, korzystając z sali, ćwicząc na fortepianie przed występami, rozśpiewują się. To taki nasz skromny wkład. Poza tym na części, że tak powiem, z naszego terenu też rozstawiły się stoiska i daliśmy nasze nagłośnienie. Jak z punktu widzenia osoby, która zajmuje się aktywnością osób sprawnych i troszeczkę starszych, ocenia się taką imprezę? No to jest na pewno bardzo dobra sprawa, dlatego że w tej chwili propaguje się, żeby wśród osób tego tak zwanego trzeciego wieku pojawił się wolontariat, tak? I gdyby on się pojawiał i osoby, powiedzmy, które przynależą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie, chciały, powiedzmy, wspomagać właśnie te osoby, które z powodu ułomności różnego typu fizycznych, tak? Tego potrzebują, byłoby bardzo dobre, bo w końcu jesteśmy wszyscy ludźmi, stanowimy jedno społeczeństwo, mamy wspólny ból, wspólne radości i dlatego tutaj jest Stowarzyszenie Przystanek nas zaprosiło. Zresztą pani Iwona Januszewska jest naszą wolontariuszką, więc mamy też swój, że tak powiem, chcemy mieć swój wkład. No i zakładamy, że może nie będą oni naszymi studentami w sensu stricte tak jak normalnie, ale jeżeli będziemy mogli w czymkolwiek pomóc, współdziałać, to na pewno będzie to bardzo potrzebne i dla nas, i zarówno dla tych osób, o których mówimy. Panie Marku, z perspektywy rodzica, jak ocenia pan dzisiejsze spotkanie? Było mnóstwo przygotowań do tego spotkania, napracowaliśmy, ale mamy satysfakcję, wszystko się udało, pogoda dopisała. Także myślę, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze wyszło. Jest dobrze po prostu. Jakby naszym takim głównym punktem były te punkty informacyjne, ale również ta edukacja, która służy rozwijaniu tożsamości regionalnej, która uczy, pokazuje, też rozwija tą ciekawość poznawczą, więc też dużo tutaj tych różnych firm, elementów, które służą temu, żeby się rozwijać. Więc jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie i pomoc tych wszystkich współorganizatorów, to jest pierwsze tak wielkie przedsięwzięcie, bo jest nas ponad 300 osób dzisiaj. Przed nami kolejne sportowe emocje. Wszystko za sprawą starcia Kamili Berek i Karoliny Lewańskiej. Karolina Lewańska! Reprezentantka czempiona Kościerzyna Kamila Za moment.
mocno. Mocno się zaczęło. No i brawa, brawa! Brawo do obydwu zawodniczek.
decydująca. Przed nami poradnik wakacyjny. Zapraszamy na spotkanie z oficerem policji. Witam Państwa bardzo gorąco w pierwszym tegorocznym poradniku wakacyjnym. Pamiętamy, że w poprzednich wakacjach tutaj na terenie naszego pasa nadmorskiego oraz na akwenach w powiecie wejherowskim doszło do bardzo dużej ilości utonięć. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wakacje będą pod tym względem bezpieczniejsze i zakończą się dla Państwa bezpiecznie. Temu między innymi służą poradniki wakacyjne, a moim i Państwa gościem tradycyjnie jest aspirant Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którą witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie tak nawiązałam troszeczkę o utonięciach, a to wszystko po to, żeby dzisiaj pierwszy tegoroczny poradnik wakacyjny rozpocząć od tego, jak prawidłowo zachowywać się nad akwenami wodnymi, po to, żeby nie doszło do utonięć. To bardzo ważne, o czym powinniśmy pamiętać. Właśnie, zacznijmy od tego, o czym powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim pamiętać należy o miejscach, w których nie należy się absolutnie kąpać. Są to miejsca, czyli plaże niestrzeżone, też przy falochronach, przy mostach. Tam jest niebezpiecznie, są tam wiry wodne. To są miejsca jak najbardziej niewskazane do kąpieli. Co zatem zrobić, żeby jednak kąpać się bezpiecznie? Udać się na plażę strzeżoną, gdzie jest ratownik, który czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających. Jeżeli natomiast wolimy korzystać z plaży,
takiej mniej uczęszczanej przez inne osoby, gdzie chcemy się wykąpać, no to tutaj jest to niestety już nasze własne ryzyko. I pamiętajmy, że nawet świetny pływak może utonąć, więc wszystko należy robić z rozsądkiem. Trzeba zapoznać się też z wodą. Musimy wiedzieć, do jakiej wody wchodzimy, jak wygląda dno. Jeżeli jesteśmy nad morzem, zdarzają się prądy morskie, które wciągają nas do wody, które po prostu powodują właśnie te tragedie, wciąganie i tonięcie osób. Więc przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest w danym dniu woda. Również temperatura wody ma wpływ na to, czy będziemy się kąpać bezpiecznie. Najbardziej optymalna woda to jest już tutaj powyżej 22 stopni do 25. To jest taka wręcz wymarzona woda do kąpieli. Natomiast no już od 18 stopni można się kąpać, jednak ta woda jest dość chłodna, więc przed wejściem do wody również trzeba pamiętać o tym, żeby się schłodzić, zmoczyć kark, tutaj klatkę piersiową, nie wchodzić gwałtownie, a zwłaszcza po kąpieli słonecznej. No właśnie, taki okres wakacyjny sprzyja takim luźnemu wypoczynkowi, relaksowi. Często wyjeżdżamy nad jezioro czy też nad morze z grupą przyjaciół. Wówczas no niestety często spożywamy alkohol. Ja rozmawiałam z wajcherowskim oddziałem WOPR-u i okazuje się, że przyczyną większości zeszłorocznych utonięć to niestety był spożywany alkohol. O tym mówi się co roku. Nie tylko w naszej telewizji, ale również w innych stacjach. A jednak to jedna z głównych przyczyn. Często do tego dochodzi, prawda? No niestety słyszymy o takich przypadkach, że młode osoby, a nawet starsze, praktycznie w każdym wieku, gdzie ten dostęp do alkoholu już jest dozwolony, spożywają ten alkohol przed wejściem do wody, a potem niestety dochodzi do tragedii, do utonięcia. Osoby, które są pod wpływem alkoholu, często przeceniają swoje umiejętności, nawet, że tak powiem, popisują się przed kolegami, a nawet celowo próbują nie słuchać się osób, które pilnują tego bezpieczeństwa na plaży. Robią, co uważają za słuszne, niestety kończy się to potem tragicznie. Jeżeli jest taka sytuacja, że woda wciąga, że są czerwone flagi, no nie wchodźmy do tej wody. Zastosujmy się do zaleceń ratowników. Oni się na tym znają, pilnują tego bezpieczeństwa właśnie w tym sezonie letnim, w miejscach, w których wypoczywamy, więc trzeba pamiętać o tym, że trzeba to robić z rozwagą. Te kąpiele będą bezpieczne tylko wtedy, kiedy będziemy po prostu stosować się do tych wszystkich zasad bezpieczeństwa. A alkohol na pewno jest tutaj jak najbardziej nieodpowiedni. Jeszcze raz apelujemy, pod żadnym pozorem nie kąpiemy się po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu oraz tuż po spożyciu posiłku. To też jest niebezpieczne. No właśnie, to jeżeli chodzi przede wszystkim o dorosłych, a jeżeli chodzi o dzieci, bo często wyjeżdżamy na taki wypoczynek na przykład nad morzem z dziećmi, o nich szczególnie musimy pamiętać, ponieważ dzieci często same nie są świadome, jakie czyhają na nich zagrożenia, czyli o czym powinni pamiętać rodzice. No niestety, na plaży po pierwsze panuje często tłok, jest dużo ludzi, więc dziecko może się zgubić. Więc już od samego wejścia na plażę trzeba dziecka naprawdę bardzo mocno pilnować. Najlepiej też ubrać dziecko w jakiś taki charakterystyczny sposób, bardzo rzucający się dla rodzica w oczy, tak żeby bez problemu potem rozpoznać swoją pociechę. Dobrze jest już nawet kupić taki kostium kąpielowy, który będzie miał specyficzne kolory, jakieś takie bardzo właśnie wyraźne, tak żeby rodzic szybko mógł lokalizować swoją pociechę. Z dziećmi też trzeba porozmawiać i powiedzieć o zagrożeniach, o tym, że mogłoby się zagubić, że musi się pilnować cały czas rodziców, żeby nie oddalało się, nie odbiegało gdzieś tam od kocyka, żeby jednak nie było potem tej tragedii i poszukiwań na plaży przez właśnie policję, ratowników. Niestety takie sytuacje jednak mają miejsce nawet co roku. Druga sprawa, dziecko w wodzie samo absolutnie nie może przebywać, więc tutaj tylko z opiekunem, z osobą dorosłą, z rodzicem, z babcią, z dziadkiem, ale naprawdę te osoby powinny być blisko przy dziecku. Dzieci są małe, bawią się w tej wodzie, jest to radosna zabawa. Dzieci biegają, mogą się potknąć. Wystarczy, że dziecko potknie się w tej wodzie, wpadnie buźką, no i niestety zachłyśnie się, a dzieci nie mają jeszcze tych odruchów, żeby się bronić, jak wyjść z tej wody. Po prostu są bezbronne i po to jest ta osoba dorosła, żeby szybko reagowała, wyciągnęła dziecko z wody i udzieliła mu tej pomocy. Więc dzieci nie powinny być same w wodzie, a rodzice gdzieś tam dalej na kocu, że obserwują na przykład z kilkudziesięciu metrów. To może być za długa droga do pokonania, kiedy będzie potrzeba udzielania temu dziecku pomocy. A jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to tak może prowizorycznie, gadżety, które mają ochronić nasze dziecko przed utonięciem, czyli gadżety w wodzie, typu jakieś kamizelki, dmuchane ramionczka. Czy tutaj również dobierając takie rzeczy, powinniśmy na coś zwrócić uwagę?
Przede wszystkim, jeżeli mowa o kamizelkach, ona musi być dobrze dopasowana do dziecka, więc warto ją przymierzyć. Zbyt luźna kamizelka, taka zwykła, nieprofesjonalna, która nie ma dodatkowych zabezpieczeń, które ją utrzymają w pozycji na ciele dziecku, w takim, gdzie powinna ta kamizelka przebywać, no niestety może się skończyć również niebezpiecznie dla naszej pociechy, gdyż za luźna kamizelka nieprofesjonalna po prostu z dziecka zlatuje. Kamizelka jest faktycznie na dziecku, ale jest wyżej, a główka wpada do środka i może nawet zdarzyć się, że dziecko tylko ręce będzie miało nad wodą. Także to jest takie niebezpieczeństwo. Warto więc tą kamizelkę przymierzyć do ciała, do rozmiaru dziecka. Druga sprawa, kółeczka takie dmuchane. No oczywiście pod opieką rodziców jest wszystko tutaj dozwolone, ale takie kółeczko może mieć kolejne tutaj niebezpieczeństwa. Fala nad morzem może przewrócić dziecko w tym kółeczku i nawet dziecko może wtedy pływać do góry nogami, więc to jest również niebezpieczna sytuacja i w takim kółku absolutnie dziecko może być w wodzie, ale tylko z rodzicem, pod jego opieką, tak żeby nic się nie stało. Ramionka, jak są dobrze dopasowane takie dmuchane ramionka, również na pewno poprawiają bezpieczeństwo dziecka w wodzie, gdyż one trzymają się na ręce, nie spadną, jeżeli są właśnie dobrze dopasowane. No i dziecko ma szansę, że utrzyma się właśnie na tej powierzchni, ale zawsze wszystko pod opieką osób dorosłych. Nie zostawiajmy dzieci samych w wodzie nawet na chwilę. I tą myślą zakończymy pierwsze tegoroczne wydanie programu Poradnik Wakacyjny, kolejne już za tydzień. Mam nadzieję, że Państwo bardzo poważnie wezmą te wszystkie rady, ponieważ zależy nam na tym, żeby te wakacje były dla Państwa bezpieczne i pamiętajmy, że będąc nad wodą z dziećmi, jesteśmy również odpowiedzialni za nasze dzieci. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Podobnie jak rok temu, również w te wakacje postaramy się zasugerować Państwu ciekawe pomysły na spędzenie lata. Zaczynamy od Kościerzyny, gdzie dla najmłodszych przygotowano akcję sportowe lato z kosirem i mopsem. To propozycja dla dzieci od 6 roku życia i młodzieży, dla których przygotowano darmowe półkolonie podzielone na 4 turnusy. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie kosir.miastokostierzyna.pl. 12 lipca świętować będziemy Dni Kościerzyny. Gwiazdami koncertu na miejskim stadionie będą Margaret i zespół Wilki. W ramach Dni Kościerzyny na rynku odbędą się też 15 kościerskie targi książki kaszubskiej i pomorskiej Kosterina 2014. Podczas wydarzenia przyznane zostaną nagrody za najlepsze publikacje minionego roku. 13 lipca o godzinie 19 na deskach Filharmonii Kaszubskiej w ramach gdyńskiego Ladies Jazz Festival wystąpi Banda Magda. Liderką zespołu jest Greczynka, która łączy w swoim repertuarze akcenty greckie, francuskie, brazylijskie oraz nowojorskie. Również 13 lipca, tym razem na Wejherowskim Wzgórzu Wolności, odbędą się zawody Strongman z cyklu Pucharu Polski. Wystąpi 6 utytułowanych siłaczy, m.in. Sławomir Toczek czy Mateusz Ostaszewski. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym przystanku wakacje. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Sun is only shining like it always does, but I never noticed it in the sky before. And you don't need to worry, 'cause I need your love, my friend. There's a strong kind of feeling when I know you're near. Nobody alive can take it away from me. And I feel like I've known you for a thousand years. Bring it out into the light, 'cause I think I'm gonna ride it on the walls of the world, so everyone will know today the love I hold for you. I will write it.
the sun won't fade away, the words I say to you, I love you. And I know I'm not a loser when I'm on my own. I could be miles away in another land, and it keeps me together when I'm far from home. I won't keep it out of sight, and I think I'm gonna